Ach, wreszcie pojawiła się nowa fantastyczna gra na Nintendo Switch, która ma zaledwie 7 lat i w dodatku jest konwersją, która nie miała prawa się udać. Bo przecież mówimy o grze, która ma fantastyczną grafikę i otwarty świat. Mówimy o grze, która zrewolucjonizowała system poruszania się postaci, wprowadzając parkour. A także o grze, która ma rozbudowany system fizyki zabijania zombie. Coś takiego się tu nie może nawet pomieścić. Czy to jest w ogóle urządzenie elektroniczne? Grą, o której mowa jest oczywiście Dying Light. Nie, to jest Disgaea 6, już to wyłączam, przepraszam. Dying Light. Nie wiem, dlaczego tak dramatycznie to powiedziałem. Dying Light, ciekawe jakby to przetłumaczył tłumacz Google'a, to jedna z bardziej udanych polskich gier i jedna z moich ulubionych gier, nie tylko polskich. Ta gra pojawiła się właśnie na Switchu, czego nie widzicie, bo niechcący kliknąłem w czytanie gry. I kiedy usłyszałem, że pojawiła się taka konwersja, pomyślałem sobie, nie no, dajcie spokój, tego się nie da zrobić. Fajna konsola, ale tutaj nie ma nawet 47-centymetrowego radiatora na procesor, który odgrywa melodyjki i świeci LEDami RGB. A jednak konwersja się pojawiła i okazała się na tyle dobra, że nie spodziewawszy się tego spędziłem w niej kilka godzin. I zacząłem się zastanawiać, jakiego questa robię teraz? Zacząłem się zastanawiać, co jest takiego w Dying Light'cie, że nawet na tej najmniejszej sprzętem, ale największej sercem platformie gra jest tak dobra i wciągająca. Co z tego, że ten sprzęt nie ma potężnej karty graficznej? Czy wasz PC potrafi to? Znaczy może nie próbujcie, bo może dojść do uszkodzeń. Jest taki niesamowity moment w Dying Light, kiedy po raz pierwszy otrzymujesz pewną swobodę i wychodzisz z lokacji startowej. Przechodząc przez tak charakterystyczne fluorescencyjno-niebieskie barwy, twoim oczom ukazuje się rozświetlone fantastyczną pogodą miasto. I chociaż gra prowadzi nas do jakiegoś liniowego questa, to bardzo szybko zdajemy sobie w tym momencie sprawę, że oto w tej grze mamy pełną swobodę działania. Możemy sprawdzić, czy da się splądrować tego białego vana. Możemy zrobić instagramowe zdjęcie z tym zniszczonym samochodem. Możemy wspiąć się na szopę po lewej, albo dobić tego nieporadnego zombie, który z jakiegoś powodu wpada do rury. I tu posmakowałem po raz pierwszy tego, dlaczego Dying Light jest tak dobrą grą, bo zamiast podążać za jakimś głównym questem, którego miałem zrobić, zacząłem po prostu robić cokolwiek. Dying Light to mieszanka świetnych elementów, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się stosunkowo nieciekawe, albo inaczej bardzo oklepane. Mamy otwarty świat, mamy jakąś spinaczkę, mamy system walki i zombie, no i wreszcie questy główne i poboczne. Po prostu normalna gra. A potem wspinasz się po raz pierwszy na murek. Przeczesujesz jakiś wiklinowy kosz i znajdujesz w nim paczkę papierosów. Odcinasz mordę zombie. Konstruujesz broń, która pruje elektrycznością i wtedy już wiesz, że masz problem. Wciągnąłeś się. Dying Light ma to coś w sobie, co sprawia, że chce się w niego grać bardzo długo, a samo granie jest bardzo satysfakcjonujące. Tym pierwszym elementem jest oczywiście tutaj system parkour, bo jeśli jest coś, czym Dying Light pokazało innym grom, jak podchodzić do systemu poruszania się postaci, to właśnie motyw tego, że nasza postać może wspinać się dosłownie wszędzie, a także wykonywać bardzo skomplikowane akrobacje. Przyjemność płynąca z systemu parkour polega na tym, że jest on bardzo wybaczający, ale jednocześnie nie tak łatwy jak w niektórych innych grach zawierających rozbudowany system spinaczki. Patrzę na ciebie, Assassin's Creed, chciałem powiedzieć, ale nie mam żadnej odsłony Assassin's Creed. Mam za to Shadow of the Hedgehog. Po prostu nie mamy takiego poczucia, że wchodzimy po ścieżce zaprojektowanej przez twórców. Wchodzimy na budynek po ścieżce, którą wybraliśmy sami. Metodą prób i błędów, spadając, łamiąc sobie nogi, ponosząc porażki, ale podnosząc się po porażce. Motywacja, siła, energia! I strasznie lubię Dying Light za te momenty, kiedy widzę jakiś budynek i przez okno widać, że w środku jest skrzynia, którą można otworzyć z jakimś sprzętem, ale nie da się tam wejść, więc trzeba znaleźć sposób, jak przeskoczyć z sąsiedniego budynku na jakiś balkon, z tego balkonu podciągnąć się, wejść na dach i później dopiero wpełznąć do tego budynku. Nasz mózg niczym maszyna cyfrowa kalkuluje najbardziej optymalną ścieżkę przelotu. W tym wszystkim widać było kunszt twórców, którzy dali graczom olbrzymią swobodę, ale jednocześnie upewnili się, żeby cały ten system miał sens i był przyjazny dla użytkownika, dając mu jakąś poduszkę powietrzną. W kolorze niebieskim, bo jak zapewne wiecie, większość niebieskich przedmiotów w grze amortyzuje nasz upadek. W żadnej innej grze nie spędziłem tak wiele czasu na tak idiotycznej czynności jak wspinanie się na murki, tylko po to, żeby zobaczyć, że po drugiej stronie jest horda zombie. No właśnie, zombie. Ja bardzo lubię zombie, o czym prawdopodobnie się przekonacie w ramówce TV Gry na ten tydzień, jeżeli wszystko pójdzie odpowiednio. Większość marek poświęconych zombie traktowała zombie jak zombie, czyli jako coś niezbyt inteligentnego, nieciekawego i bardzo statycznego. Tu pojawia się kolejny mocny punkt Dying Light, bo to jak zachowywały się zombie, ale także jak działał system walki, dawało bardzo satysfakcjonującą mieszankę. Te zombie były oczywiście podzielone na kilka rodzajów. Niezbyt inteligentne, czyli te wpadające do rury, ale potraktowane pewną dawką energii, które potrafiły wspinać się wściekle za nami na budynki, jakieś specjalne wersje zombie w postaci tych gigantów z maczugami i tak dalej, czy wreszcie zombie nocne, które były tymi charakterystycznymi
charakterystycznymi dla gry drapieżnikami, sprawiającymi, że nocą w grze zamienialiśmy się w ofiarę. Jakkolwiek dziwnie to zabrzmi, to jest bardzo ważne, żeby zombie w grze odpowiednio się rozpaćkiwał. To jest fachowy termin, proszę zgooglować sobie, co to znaczy. I Dying Light pod każdym względem robił to naprawdę świetnie. Nawet mimo tego, że system walki początkowo nie był bardzo skomplikowany i tak naprawdę na początku gry otrzymujemy uderzenie, odskok. Ten system walki z czasem stawał się bardziej złożony, bo oczywiście odblokowywaliśmy nowe umiejętności i mogliśmy robić naprawdę cudaczne rzeczy. Pokroju robienia wślizgów, przeskakiwania zombie po głowie, uderzania ich z powietrza, czy robienia jakichś korkociągów. Nie mówiąc już o tym, że poziom gore był na odpowiednio wysokim współczynniku i każdy trafiony zombie rozpadał się na rozpaćkane elementy. Mój Boże, jestem na ogniu dzisiaj z tymi fachowymi terminami. Na te wszystkie elementy został nałożony system questów, które z jednej strony stawiały na dość hollywoodzką, pełną intryg fabułę, którą jednak zapamiętałem jako coś sympatycznego. Obok tej bardzo poważnej fabuły pojawiały się też zadania poboczne, które dość często celowały w dość czarny i frywolny humor, czego najlepszym przykładem jest chyba najbardziej ikoniczny quest poboczny z gry, w którym musimy odwiedzić gościa mieszkającego z matką. To było bardzo dziwne doświadczenie. Pozdrawiam scenarzystów. To wszystko by nie zadziałało, gdyby nie to, że zostało wykonane na bardzo wysokim poziomie. I to był chyba największy szok po wcześniejszych produkcjach studia Techland, bo mieliśmy taką grę jak Dead Island, która mi osobiście dość się podobała, ale widziałem w niej wiele topornych, niedokończonych, niedopracowanych rzeczy. W Dying Light natomiast praktycznie wszystko jest wykonane bardzo dobrze, z dużym wyczuciem, więc dla mnie zarówno walka z zombie, jak i wspinanie się i eksploracja dawały paliwa do grania na bardzo dużo, ale to paliwo się w pewnym momencie kończy i w baku pojawia się pustka. Co wtedy robisz? Prawdopodobnie nie oglądaliście 10 sezonów The Walking Dead jak ja, więc nie macie pojęcia, jak poradzić sobie w tej trudnej, postapokaliptycznej, survivalowej sytuacji, ale trzeba zatankować. Historia Dying Light mogłaby zakończyć się rok, dwa lata po premierze. Gra została dobrze przyjęta, nieźle się sprzedała. Techland mógłby tworzyć kontynuację na tym samym silniku i prawdopodobnie o tej pierwszej grze byśmy zapomnieli. A jednak przecież spotykamy się 7 lat później na Nintendo Switch, bo Dying Light jest jedną z tych gier, która powstaje z trupów wielokrotnie. Widząc duże zainteresowanie grą, a także mając na uwadze to, że jest w niej kooperacja, o której w zasadzie chyba nie mówiłem za bardzo, Techland postanowił tworzyć dodatki do Dying Lighta. I tych dodatków wyszło tak dużo, że musieli dać nie jedno menu zestawiające nowe dodatki, ale aż dwa osobne podekrany. Nie, mówię serio, jest tutaj ekran z DLC, gdzie opisują różne DLC podzielone na 3 podkategorie i jest osobny ekran What's New, pokazujący, które DLC są nowe i jakie nowe rzeczy dodano. Szczerze powiem, że dla osoby, która nie grała w żadne DLC poza The Following, jest to dla mnie dość przytłaczające i nie mam zielonego pojęcia, co powinienem kliknąć, żeby zobaczyć coś ciekawego. Tak czy inaczej, tych DLC było naprawdę sporo i z tego co wiem, dużo ludzi w te DLC grało. Te wszystkie dodatki są oczywiście dostępne na Switch, co ponownie sprawia, że zastanawiam się, jak ta konsola to wytrzymała, kiedy ona zacznie płonąć. No właśnie, jak wygląda ta konwersja, bo to jest dość istotne i wszystkie ujęcia, które widzicie w tym filmie, pochodzą oczywiście z tej wersji, więc powstaje pytanie, czy da się w to w ogóle grać i jak bardzo mnie to wymęczyło. Okazuje się, że nie tak bardzo. Muszę robić dalszą część materiału, nie mógłbym sobie trochę pograć? Mój Boże, jaka ta gra jest brzydka! To znaczy i tak i nie, bo mówimy oczywiście o wersji na Nintendo Switch, w której z oczywistych względów bardzo wiele rzeczy obcięto i obfituje w tak wiele sztuczek optymalizacyjnych, że na ten temat można by zrobić pracę doktorancką. Ja muszę przyznać, że to jak wykonano Dying Lighta w wersji na tę platformę jest mimo wszystko dość imponujący. Nie wiem jakie jest wasze odczucie, ale ja kiedy odpalam Dying Lighta co jakiś czas nagrywając coś do materiału, to za każdym razem w moim umyśle pojawia się ciekawa refleksja. Ja pierdolę, jak to wygląda. I grając sobie w wersję na Nintendo Switch, często myślę, dobra, to nie wygląda dobrze. Dlaczego to tak miga? Chyba się tu coś nie doczytało. Ale pomiędzy tymi glitchami i popinami, jak określił to jeden z gości w ostatnim odcinku Gierskosza, w moim umyśle pojawiała się bardzo podobna refleksja do tej z wersji pecetowej. Ja pierdolę, jak to wygląda. Znaczy, to jest dokładnie ta sama refleksja, po prostu użyłem dwa razy tego samego klipu. Wersja na Nintendo Switch Dying Light'a wygląda naprawdę nieźle, biorąc pod uwagę, że w zasadzie zachowano tutaj wszystkie elementy tej podstawowej wersji gry. Jest otwarty świat, jest co-op, jest podobna liczebność zombie, jest brutalna walka z rozczłonkowywaniem przeciwników, X-rayami, które pokazują ich złamania, jest olbrzymia skala, a także niezwykle szczegółowe lokacje wewnętrzne, bo także one zawsze robiły na mnie dość duże wrażenie. Tym bardziej, że w Dying Light w tak zabawny sposób można było sobie podglądać typowe życie NPC-ów, alkoholizm. Jeden z najbardziej przemilczanych problemów w apokalipsie zombie. Trochę problemów jest za to z tym, jak ta gra działa, bo nie działa w 60 klatkach, jak prawdopodobnie widzicie po tym materiale i z tą stabilnością jest różnie, ale mimo wszystko muszę przyznać, że byłem szczerze zaskoczony, jak bardzo szybko przestałem o tym myśleć i tym, że w dalszym ciągu byłem w stanie bawić się tym wszystkim, o czym mówiliśmy, bez jakichś większych przeszkód. Nawet bez takiej przeszkody, że jak większość gier na Switchu, ogrywam na tych rdzennych urządzeniach. Te Joy-Cony przeszły już
Jeśli zapytasz przypadkową osobę, driftujesz, to w jej umyśle pojawia się od razu Vin Diesel i rodzina. Kiedy zapytasz użytkownika Switcha, driftujesz, to on mówi, tak, w lewym mi trochę driftuje, w prawym już nie driftuje, bo wyczyściłem. Tak więc nawigowanie po świecie Dying Light i szczególnie bardziej skomplikowane akrobacje parkour, bo tych w Dying Light jest przecież sporo, może być trochę kłopotliwe na tych kontrolerach, ale to jest oczywiście bardzo subiektywna kwestia i w moim przypadku nie było aż tak źle. Tak więc same plusy i zero minusów. Gra się skraszowała. Jeśli miałbym się do czegoś przyczepić w tej imponującej konwersji, to to, że Dying Light na Switchu jest trochę problematyczny pod kątem technicznym. Dzieją się tam czasami dziwne rzeczy. I nie chodzi tutaj nawet o glitche czy jakieś exploity, które testowałem w jednym z filmów. Bardziej chodzi o takie proste rzeczy, że gra mi po prostu kraszowała i w zasadzie znalazłem chyba błąd, który nadaje się do poprawienia. W pewnym momencie wszedłem sobie do DLC z Hellraidem. Generalnie ten tryb dość szybko staje się wtórny, więc pograłem w niego trochę, pomyślałem zabawne i chciałem z niego wyjść. Problem polegał na tym, że za każdym razem jak wyszedłem, to po jakimś czasie gra w głównym świecie mi się crashowała, po prostu się wyłączała. Szybki research w internecie doprowadził mnie do informacji, żeby zrestartować konsolę, Switch i to jak na razie pomogło, więc próbowaliście wyłączyć i włączyć? Ej, nadaje się do obsługi klienta. Wniosek z tego wszystkiego jest następujący. Skoro Dying Light tak mało się zestarzało i wciąż jest tak dobrą grą, te mechaniki wciąż bawią, wykonanie gry wciąż jest imponujące, zabijanie zombie, parkour, wykonywanie questów co-op i liczne DLC-ki wciąż potrafią bawić, skoro jest dostępne nawet na przenośnej platformie w postaci Nintendo Switch, to mam niestety złe wieści dla firmy Techland. Niepotrzebnie robicie Dying Light 2, bo jedynka jest wystarczająco dobra wciąż. Może poczekajcie jeszcze z 7 lat. To oczywiście żarty, po prostu pograłem w Dying Lighta zaskakująco długo jak na taką wersję i muszę przyznać, że raz jeszcze doceniłem wartość, jaką Techland włożył w to wszystko. Co do samego Dying Light 2, jak być może widzieliście w dyskretnym poście na naszym Instagramie, być może już coś widzieliśmy i może już niedługo będziemy mogli o tym opowiedzieć. Mógłbym powiedzieć jeszcze wiele o Dying Light, w sumie zamiast tego pomyślałem, że zabawniej będzie, jak przeczytam wam na koniec po prostu wszystkie DLC, jakie są do gry zrobione. Haran Tactical Unit, Dying Light Viking, Dying Light Left 4 Dead 2, Anniversary Dying Light, Dying Light The Following, Retrowave, Rise Elite, OX Warrior, Classified Operation, Volcan, Dying Light, Hellraid, Dying Light, Shadow Warrior, Dying Light, Unturned, Dying Light, The Following, The Boza Court, Cuisine, Cargo, Haran, Inmate, Godfather, dobra, czekajcie, bo się pogubiłem, wszedłem do którejś zakładki i nie wiem, które już czytałem, a które nie.